Za nami rok 2023, który był pełen wyzwań, ale też niezwykłych osiągnięć. Chciałbym dzisiaj podzielić się najważniejszymi z nich. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy 61 aktualizacji naszej aplikacji. Zrealizowaliśmy tym samym ponad 600 usprawnień, zarówno drobnych, jak i większych, którymi było m.in. wprowadzenie grup rozliczeń. Rozpoczęliśmy zmianę wyglądu aplikacji Rodzica. Została ona zaprojektowana od podstaw, a proces projektowania poprzedziliśmy rozmowami z użytkownikami oraz wewnętrznymi warsztatami. Wszystko po to, aby, jak zawsze, zaoferować najlepsze rozwiązania dostępne na rynku. Zmiany w panelu rodzica będziemy kontynuować jeszcze w 2024 roku. Z aplikacji INSO codziennie korzysta około 100 tysięcy użytkowników, dyrektorów, nauczycieli, rodziców. W 2023 roku z aplikacji zostało wysłanych ponad 10 milionów powiadomień, co daje nowe powiadomienie co 3 sekundy. Powiadomienia dotyczyły m.in. opublikowanych ogłoszeń, których było 169 tysięcy. Dzięki INSO dyrektorzy oszczędzają czas również dzięki automatycznemu wysyłaniu informacji o posiłkach do firmy cateringowej. Wysłaliśmy ich ponad 225 tysięcy. Przez cały rok nasz zespół wsparcia był do Państwa dyspozycji, a 1 września zanotowaliśmy rekordową liczbę 641 zrealizowanych połączeń. Z tego miejsca dziękuję każdej osobie z naszego działu wsparcia, sprzedaży, marketingu, administracji oraz IT. Cieszę się, że razem z nami tworzycie INSO. Dziękuję Wam za to. Podsumowując 2023 rok, chcę również wspomnieć o drugiej edycji naszej konferencji Nowoczesny Dyrektor Przedszkola. Po raz kolejny była to świetna okazja do spotkania z Państwem i wymiany doświadczeń. Dziękuję za cały rok. Dziękuję, że byli Państwo z nami.